Na koniec serwisu mamy dowód na to, że wiek nie gra roli, a wręcz przeciwnie, jest okazją do tego, by pokazać światu siebie i podzielić się doświadczeniami. Dlatego na listach w wyborach samorządowych znalazło się wielu dojrzałych wiekiem kandydatów. Ten najstarszy w skali całego kraju ma 94 lata. W województwie śląskim także nie brakuje seniorów, którzy chcą kształtować otaczającą nas rzeczywistość i udowadniają, że jeśli tylko się chce, to się da, o czym przekonał się Paweł Jędrusik. W czasie kampanii wyborczej niejeden kandydat musi się nieźle nagimnastykować, by zwrócić na siebie uwagę. Również przydaje się dobra kondycja, zwłaszcza na finiszu. Wie o tym Krystyna Jurczewska-Płońska z Gliwic, która w wieku 86 lat postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Po prostu chcę mocniejszym głosem optować za poprawą losu seniorów. Ponieważ od 30 lat walczę o to, żeby seniorzy jakoś mieli godną tą jesień życia, no to myślę, że właśnie w ten sposób mogę wzmocnić swój głos. Pani Krystyna na co dzień angażuje się w sprawy Uniwersytetu III Wieku, a kandyduje z listy Koalicji Obywatelskiej. Po przeciwnej stronie wyborczego ringu, tyle że w Świętochłowicach, znajduje się Władysława Kochlik. To najstarsza kandydatka do Miejskiej Rady w województwie śląskim. Ma 88 lat i kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości. Czemu? Bo lubię Świętochłowice i kocham Polskę. Co by pani chciała zmienić w mieście? Dużo rzeczy widzę, że nie takie. No, co ja widzę, to nie mogę powiedzieć, co ja widzę. No, na przykład bałagan, takie wszystko. Wygląda na to, że do roli samorządu rodzina pani Władysławy przykłada duże znaczenie, a plan na wprowadzenie zmian w Świętochłowicach jest dużo większy niż można by przypuszczać. Janina Zięba, córka Władysławy Kochlik, również kandyduje, tyle że chce zostać prezydentem Świętochłowic. Tak, u nas w rodzinie interesujemy się polityką, uczestniczymy w polityce. No, moja mama jest aktywną osobą od zawsze, dlatego nie było to dla mnie ani zaskoczeniem, ani zdziwieniem. Po prostu to z kolei rzeczy. Obu paniom jednak nadal daleko do rekordzisty w kraju. To Ryszard Libich z Lęborka, który postanowił zająć miejsce w tamtejszej radzie w wieku 94 lat.